Kolega 23-latka chce pogodzić ukochanych. Tymczasem dziewczyna wciąż nie może się otrząsnąć po makabrycznych oświadczynach i jest wściekła. Ale on cię kocha. Jak można zrobić coś takiego komuś, kogo się kocha? Z tobą też nie chcę rozmawiać, bo brałeś w tym udział. To było idiotyczne, ale... To było okropne. Wiesz, co ja czułam? Ja naprawdę myślałam, że on nie żyje, a ja go tak strasznie kocham. No i właśnie dlatego musisz z nim porozmawiać. Po co? On i tak nie słucha. Ojciec go głupio nakręcił. A co jego tata ma z tym wszystkim wspólnego? No. Kuba, nie mówi ci nic o swoich rodzicach? No wiem tylko tyle, że jego mama odeszła od ojca kilka lat po ślubie, ale nie drążyłam tematu. On też właśnie nie drążył do momentu, w którym nie poznał ciebie i nie wystraszył się, że zostawisz go tak samo jak mama tatę. W końcu zapytał, jaki był powód ich rozstania. No i jaki to był powód? Jego tata powiedział, że zabiła ich nuda i że dlatego Kuba musi cały czas walczyć o to, żeby między wami nie było nudno. I za bardzo to wziął do siebie, po prostu. A prawda jest taka, że tata Kuby był i nadal jest niepoważnym człowiekiem. Nigdy nie słuchał, co do niego mówię. Dlatego się rozwiedliśmy. Ja nie wiedziałam. No, teraz rozumiem, ale nadal jestem na niego zła. Ja też. Ale on zrozumiał, że jego ojciec nie ma racji. No i że musi skończyć z tymi szaleństwami. Dlatego proszę cię, daj mu szansę. Przepraszam państwa, ale chciałem omówić wyniki badań z pacjentką. Proszę pani, EKG nie wykazało żadnych niepokojących zmian, więc tam jest wszystko w porządku. Wyniki badań krwi też są... w normie, więc będzie pani mogła iść do domu. Super, dziękuję. Dziękuję. A czy mogę jeszcze porozmawiać z chłopakiem? Tak, ale załatwcie to szybko, ponieważ my go musimy przenieść na oddział zakaźny, dobrze? Dobrze. Ja w tym czasie pani zrobię dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Już. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziewczyna nadal jest zła na chłopaka, ale rozumie już jego zachowanie. Postanawia dać ukochanemu szansę. Skarbie, uwierz proszę, że ja cię tak szalenie kocham. No właśnie, i w tym jest problem, bo ja ciebie też bardzo kocham, ale mam już dość tych wszystkich szaleństw. Bardzo cię przepraszam za te wszystkie atrakcje, no szczególnie za to utowanie trupa. To była najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek mnie w życiu spotkała. Ja naprawdę myślałam, że ty nie żyjesz. No, nie przemyślałem tego w ogóle. No, tak jak i wycieczki do Tanzanii i tych wszystkich innych szaleństw wcześniej. Kuba, ja tak bardzo cię prosiłam, skończ z tymi niespodziankami. Obiecuję, że już zawsze będę cię słuchał i będę bardziej odpowiedzialny. Koniec już z tymi głupotami, naprawdę. I nie zafundujesz mi już więcej takiej makabry jak ta przedtem? Nigdy. Obiecujesz? Pod warunkiem... Pod warunkiem, że mi wybaczysz... I sam nie wyjdziesz. Tak po prostu? Tak po prostu, bez szaleństw. Tak, Kuba, ja wyjdę za ciebie. Naprawdę? Tak, bo strasznie cię kocham. Ja ciebie też, i wreszcie naprawdę. Zrozumiałeś. Dobrze, stary! Byłam wściekła na Kubę i totalnie załamana, ale teraz jestem strasznie szczęśliwa. Do Kuby wreszcie dotarło, że nie musi mi fundować jakichś atrakcji ani oświadczać się w zwariowany sposób, żeby nasza miłość przetrwała. Jestem pewna, że będziemy szczęśliwi bez tego całego szaleństwa.